Sezon nabiera rozpędu. Na czele tabeli ci, których o to nie podejrzewaliśmy. No ale to jest pierwsza liga. Tu wszystko może się zdarzyć. Podobnie jak i w naszym programie. Krzysztof Wódka, zapraszam na drugi w tym sezonie odcinek Pierwszoligowca. Zaczynamy! Hit tej kolejki miał być w Legnicy. I był. Świetny mecz Miedzi z Gieksą rozstrzygnął się dopiero w 96 minucie. Nie dziwi więc zatroskana mina trenera Piotra Mandrysza. Wygraną miał jak na tacy. Mandrysz odegrał się na Miedzi za to w inny sposób. Witam serdecznie. Widzę, że konferencja już ekstraklasowa. Tu w ekstraklasie się robi pojedynczą konferencję, widzę. Także Miedź już jest przygotowana na to, stadionem i widzę organizacyjnie również. No cóż co. Porażka, raczej inaczej. Ten remis... Tak prawdę powiedziawszy, to traktuję jako porażkę, tak? Gdy się prowadzi do 96 minuty, no to zawsze boli, gdy straci się gola w takich okolicznościach. No i plus jest taki, że tym razem kibice nie przyszli po meczu z nieprzyjemną wizytą. Wręcz przeciwnie, przez całe spotkanie gorąco dopingowali, a po meczu podziękowali za walkę klaskami. Tempa nie zwalnia Odra. W pierwszej kolejce 3-0 u siebie z Łęczną. Tym razem zwycięstwo na wyjeździe z Pogonią. Beniaminek wkroczył w tę pierwszą ligę z prawdziwym przytupem. Teraz do Opola przyjeżdża Miedź, ale wcześniej wszyscy tam oczekują na przyjazd Daisuke Matsuego. Japończyk już zapowiedział swój transfer do Odry. A Pogoń? Po zwycięstwie w Katowicach, tym razem kubeł zimnej wody. Przyda się. Mnie zabolała jedna rzecz, że my od 70 minuty zamiast konsekwentnie iść do przodu, to w pewnym momencie zwątpiliśmy, że my możemy o cokolwiek grać i gdybyśmy bardziej odważni byli właśnie od tych 70 minuty, może 60 tam któryś, od straty, nie pamiętam, w którym momencie bramka padła ta na 2-0, to pewnie dzisiaj byśmy tutaj siedzieli i mówili, no remis, trudno w takich okolicznościach, fajna sprawa. A tak, no sami sobie gdzieś podcięliśmy skrzydła brakiem wiary w to, że można. Z Beniaminków nie tylko Odra jest w gazie. W Niepołomicach świetny mecz rozegrały Puszcza i Raków. W pierwszej połowie strzelały do siebie jak do kaczek. Wygrał Raków, między innymi dzięki bramkom Embalo. A trener Marek Papszun zaprezentował się po meczu z uśmiechem od ucha do ucha. Komentarz no, może być jeden. No, jestem bardzo zadowolony. Oczywiście z wyniku z pierwszej wygranej w pierwszej lidze. Nie może być inaczej. Wiemy, że drużyna tutaj Puszczy to u siebie szczególnie bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczna drużyna i to pokazała w pierwszym meczu z Chojniczanką, gdzie Chojnice tu, można powiedzieć, kolokwialnie nie mogły zrobić sztycha. Także z dużym szacunkiem tu przyjechaliśmy. A myślę, że Tomek następnym razem mnie zaprosi na kawę. Już takiego wyniku nie będzie. Zupełnie inaczej niż Papszun wygląda trener Dariusz Banasik. Cóż, nie taki miał być start Zagłębia. Na razie 2 mecze i 2 w plecy. Ktoś wie, co się dzieje z tą drużyną?
Natomiast już drugi mecz nam tutaj pokazuje, że w tej lidze jednak się troszeczkę inaczej gra i przede wszystkim no, wydaje mi się, że musimy się trochę przestawić i tym gdzieś tam przegrywamy. Łęczna bardzo szybko pozbierała się po laniu w Opolu, a po spotkaniu z Zagłębiem trener Kafarski w szatni sprawdzał, czy wszyscy piłkarze odpowiednio głośno cieszą się z tego zwycięstwa. Nie może zatrybić też ruch. Niebiescy wciąż z minus 5 na koncie. W meczu z Chrobrym nie pomogła nawet taka motywacja. Że wy panowie na to powiecie? Nie na akcję na milion i w Farciarze. No ale kurczę, nie fajnie tak w ostatnich minutach tracić, nie? Ruch przeważał całe, no, może tą drugą połowę są przeważały. Wywozimy trzy punkty, ale... Po wyrównanej grze. Wiedzieliśmy o tym, że drużyna ruchu ma swoje problemy, ale się nie poddawała. Stworzyła sobie sytuację. Myśmy ten mecz przepchali jedną sytuacją, którą wykorzystał Konrad Kaczmarek. Mecz do końca był otwarty i wszystko mogło tutaj się zdarzyć. Cenną, choć dość bolesną lekcję przywiozła z Tychów Stal. Staraliśmy się odgryzać groźnymi kontrami. Ja powtórzę to powiedzenie już takie oklepane. Jeżeli się nie potrafi wygrać meczu, trzeba go zremisować i uważam, że dzisiaj stać nas było na to, żeby tutaj wywieźć punkt z trudnego terenu. No, na pewno widać, że GKS Tychy to jest inny zespół i jakość tych doświadczonych piłkarzy robi bardzo dużo. Tychy mają być w tym sezonie hegemonem tej ligi. Najpierw musimy się jednak dotrzeć, mówi trener Juri Szatałow. Cóż, na razie wygląda na to, że to docieranie idzie całkiem. Swój stadion odczarowała wreszcie Chojniczanka. To niebywałe, ale to było pierwsze ligowe zwycięstwo tej drużyny u siebie w tym roku. 273 dni kibice czekali na coś takiego. A trener Krzysztof Bredę czekał, jak zareaguje zespół po wpadce z pierwszej kolejki w Niepołomicach. Wiedzieliśmy, że ciąży na nas presja, była troszkę taka nagonka na nas, że bardzo słaby mecz rozegraliśmy w Niepołomicach. Tempa nie zwalnia Olimpia. Kolejne zwycięstwo, kolejne do zera. Tym razem przy okazji błysnęli nowi obcokrajowcy. A Wigry? Znów kolejny całkiem dobry mecz z bardzo silnym rywalem. No, ale najwyraźniej wciąż tam czegoś jeszcze brakuje.
Ten młody zespół na pewno potrzebuje tego zwycięstwa i musi widocznie jeszcze trochę na nie poczekać. Na koniec, koniec romansu Jana Kocjana z Podbeskidzie. Kto za niego? Podobno najpoważniejszym kandydatem on, Ryszard Tarasiewicz. Na razie zespół Podbeskidzia rozłazi się w szwach. Po meczu z Bytowią drugi trener Dariusz Fornalak powiedział wprost, że zawodnicy dali ciała, a konkretnie dupy. No to zobaczmy na załączonym obrazku, jak to wyglądało. Na koniec tradycyjnie rzut oka na pierwszoligową tabelę i w tym odcinku to już wszystko. Zapraszamy na kolejny w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. A teraz łapa w górę i dawaj suba.